Siemano Guziewski, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w CSGO i to właśnie od tego, ile fragów na deathmatchu uda nam się zdobyć, tyle skrzynek w dzisiejszym odcinku będziemy otwierali. Dobra, więc bez zbędnego przedłużania, ja już wybieram sobie klasycznego deathmatcha, pull em up, bierzemy tą delta i zaczynamy wyszukiwanie naszego deathmatchu. Dobra, my znajdujemy się już na deathmatchiku i będziemy sobie próbować coś zabić ciekawego. Mamy aktualnie Kałacha, gramy na mapie Inferno. Także zobaczymy, co nam się tu uda ciekawego zdobyć. Już szukamy pierwszych oponentów. Oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu polubienia pod tym odcinkiem i zostawieniu subskrybenta, bo na 1000 subskrypcji na tym kanale będę rozdawał wam jakieś ciekawe skinki. Także jeżeli chcecie zdobyć jakiegoś fajnego, darmowego skinka, to zapraszam was do zostawienia właśnie subskrypcji na kanale oraz polubienia i napisania jakiegoś ciekawego komentarza. Dobra, my już mamy 14 killi na naszym koncie, a dopiero połowa deathmatcha za nami, także zobaczymy, ile nam się w końcu uda uzbierać tego wszystkiego. Mam nadzieję, że będzie to dość optymalna liczba. Dobra, ja nie jestem jakiś mocny, ale widzę, że moi przeciwnicy tym bardziej nie są jakimiś mocarzami, dlatego nie powinno być zbyt ciężko. O kurczę. Aktualnie prowadzimy, mamy w klasyfikacji 16 killi, druga osoba ma dopiero 12, ale myślę, że zaraz przesiądziemy się na jakąś inną broń z Kałacha, może postrzelamy sobie coś z AWP i zobaczymy, jak to właśnie z tej awki będzie nam siadało. Dobra, cofamy. I teraz jak zginiemy, to wymienimy sobie właśnie tego Kałacha na AWP, zobaczymy czy... O, dobra, oddali wali nam na dobrego heada, spróbujemy sobie z awki. I mamy no-scope pika. I lecimy dalej. Dobra, mamy kolejnego. Stały nam 3 minuty, mamy już 24 kile, więc trochę skrzynek w tym odcinku pootwieramy. Teraz jeden. O. 40 sekund, mamy 33 fragi. O, nie trafiłem. 34. Jeszcze 2 ammo. Dobra, z bloka. Dostał głowę, ale niestety na jeden strzał nie udało nam się go zabić. Teraz jest kolejny, 35 frag. I lecimy dalej, ostatnie 10 sekund zostało, 20 w sumie. Dobra, dawać mi tu oponentów. Dobra, będzie ktoś jeszcze? I best, chyba ostatni frag, dokładnie tak, zajmujemy pierwsze miejsce na naszym deathmatchu. Pierwsze miejsce na naszym deathmatchu zajmujemy, a fragów zdobyliśmy 36-19 tylko śmierci, wynik 395. Napiszcie, jaki był wasz najwyższy wynik w sumie na deathmatchu. Ja szczerze nie pamiętam, trochę tych deathmatchów w życiu zagrałem, ale nie jestem pewien. Jakiś mega dobry też nie jestem, dlatego taki wynik myślę, że i tak jest w miarę git. Także ja was zapraszam już do otwierania naszych 35 skrzynek. Mamy już serdecznie na naszym casedrop.eu. Mamy dzisiaj na naszym koncie 336 zł i będziemy otwierać właśnie te 36 skrzynek, czyli tyle, ile udało nam się zdobyć fragów przed chwilą na deathmatchu. Także możemy zacząć sobie od jakichś takich tańszych skrzynek, bo z tego to tak mniej więcej liczę, jakieś skrzynki tak do 10 zł byśmy musieli otwierać, żeby to w miarę fajnie nam wyszło liczbowo. Także możemy zacząć sobie od takich Winter Gamesów i zaczniemy sobie od sztuk
5 takich Winter Gamesów otworzymy sobie za 31 zł. Właśnie takie Winter Gamesy. I będziemy lecieć dalej. A nam wypada z tych Winter Gamesów no nic ciekawego, bo mamy tylko 12 zł, czyli nie jest to za bardzo, ale możemy dać jeszcze raz próbę takim Winter Gamesom i to już będzie 10 skrzynka. Dość szybko, ale przelatuje nam kosa, widzowie. Blisko było do kosy. Koska byłaby naprawdę fajna. 4 zł, no Winter Gamesów nie polecamy. Winter Gamesy są fatalne. Także Winter Gamesów na pewno nie polecamy. 10 skrzynek już za nami. W sumie szybko mega idzie, więc będę musiał chyba otwierać po mniej niż 5 sztuk na raz. Bo zostanie nam tylko 26 skrzynek do końca już w tym momencie. Ale możemy sobie takie galaktyczne też, myślę, że w miarę siadają. Takich galaktycznych po 3 sobie potworzymy, żeby zrobił sobie tak, żeby mieć już tam 20 skrzynek. Czyli dwa razy otworzymy z taką galaktyczną, a nam dropi awupka. Awupka nam dropi i mamy łącznie 12 zł, czyli również jesteśmy z tej skrzynki też na minus, czyli na razie nam nie wychodzi to za dobrze. Ale jeszcze raz damy szansę tej skrzynce i teraz chyba też za bardzo to nie wychodzi za dobrze. 18 zł, no jest to dość średni dropik jak na razie. Zostało nam jeszcze 20 skrzynek do otworzenia, dlatego myślę, że otworzymy sobie po takie dwa restrikty i otwieramy tego pierwsze restrikty. A z tych restriktów wypada nam P2000 oraz same pistole. No 3 zł, nie jest to dobry start. Otworzymy sobie jeszcze raz takie i zobaczymy, co z tego nam ciekawego wypadnie. A z tego będziemy mieli M-kę, która też nie jest jakoś mega droga. Chociaż 22 zł, 2 restrikty 22, czyli tu jesteśmy na 0. Jeszcze mnie ciekawi właśnie taka skrzynia ognia. Tych skrzyneczek jeszcze nie otwierałem. Tych otworzymy sobie po 2 sztuki. I teraz już będziemy mieli łącznie, chyba z tego co dobrze liczę, jeszcze 2 skrzynki i będzie 10 do końca. A tu wypada nam M-ka, która mega chyba zwraca, tak? 117 zł. Bardzo fajna M-ka za 22 zł za 2 skrzynie. Mega nam oddało to. Jest to jeden chyba z lepszych w ogóle skinów. To właśnie tak. Ta M-ka jest superancka. Mogła być oczywiście kosa, albo awupa, albo akacz, ale ta M-ka też bardzo oddała, dlatego możemy jeszcze raz sobie to otworzyć i zostanie nam 10 skrzynek do końca naszego openingu. Czy teraz wypadnie kosa? Mega blisko, mega dużo kosek tu było. Było bardzo blisko, teraz 3 zł, czyli to nie oddało akurat, ale i tak bardzo, bardzo fajnie ta skrzynka ognia oddaje. Warto sobie spróbować. Ja wam polecam, możecie sobie wpłacać właśnie i spróbować. 11 zł, a widzicie, dropi skinek za 117 zł, czyli 10 razy więcej warty skinek niż skrzynka. Dobra, to otworzymy sobie może jakąś skrzynię, takie, które są w CSGO, za równe dyszki. Mamy na naszym koncie jeszcze 130 zł, 10 skrzynek do końca, także 10 takich skrzynek możemy sobie otworzyć i najbardziej myślę, że breakouty mogą oddać, bo może nam z tych breakoutów wypaść Butterfly, czyli najładniejszy skinek do kosy. Chyba każdy się zgodzi, że Butterfly jest jednym z lepszych jakby typów noży i mi na przykład osobiście się najbardziej właśnie Butterfly podoba. Tego otworzymy sobie na samym początku 5, a później będziemy otwierali po jednej sztuce i zobaczymy, czy jest szansa na koskę, czy jest szansa właśnie takiego Butterfly. No niestety dwa już przyleciały, dwa są obok, nam lądują skinki za łącznie 24 zł, czyli nie bardzo oddało. Dlatego teraz spróbujemy sobie po jednej i tak pojedynczo jeszcze te 5 skrzynek będziemy otwierać właśnie z tych i znowu nic, niestety P250, chociaż ten skin jest w miarę ok, w sensie skrzynkę nas zwróciło i tak jest plus, ale jeżeli chodzi o w ogóle o to, czy on jest ładny czy nieładny, to mi akurat osobiście się podoba i wydaje mi się, że jest to jeden z takich ciekawszych właśnie tanich skinów. A teraz mamy P90, czyli najlepszą broń w CS-ie dla graczy pokroju mojego skilla, która jest warta 148 zł, czyli breakoutik bardzo mocno oddaje. Te 5 pierwszych nie oddało, ale teraz już otwieramy 3 skrzynki, na razie na 2 skrzynki pojedyncze mamy mega profitik. Także breakouciki naprawdę, naprawdę fajnie dropią. W sumie to 4. Nie, teraz jest trzecia, i znowu mamy nowe, i znowu nowa jest bardzo fajnym skinem. Może nam dropić jeszcze tak, z tych skinów. Właśnie nowa tutaj jest z tych tańszych skinów,
ale i tak jest w miarę okej, bo i tak wraca nam, zwraca nam tą skrzynkę. Osiris tylko, od Osirisa w dół tylko by nam nie zwracało skrzynkę, więc naprawdę mała szansa, że takiej breakaucik nam się nie zwróci. Dlatego myślę, że takiego breakaucika bardzo fajnie jest sobie otworzyć i bardzo on oddaje, a teraz było blisko znowu P90, proszę bardzo, P90, no i to nam nie oddaje za bardzo, ale otworzymy sobie jeszcze raz, otwieramy jeszcze raz to i zobaczymy, czy tutaj, ojoj, najlepszy z tych wszystkich skinów właśnie Slaughter, rzeź, nóż motylkowy rzeź, jeden z lepszych właśnie skinów do naszej koski. Teraz nam wypada Koi, z tego co kojarzę, tak, to jest Koi, chociaż też wraca nam skrzynkę taka Koi, więc też jest okej. Dobra, mamy jeszcze 29, w sumie 30 zł, także może otwórzmy sobie jeszcze z 3 nam się nie uda, to z 2 na sam zakończenie, troszeczkę chyba więcej otworzyliśmy niż mieliśmy tych fragów, ale jeżeli jeszcze mamy, a tak siadało do tej pory, to może siądzie i tym razem, no niestety, takie dwie koski jakby nam wypadły, byłoby naprawdę świetnie, ale i tak skrzynka nam się zwróciła, bo jesteśmy złotówkę troszeczkę nad. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli taki format deathmatchowo CS-owy wam się podoba, możecie zostawić oczywiście łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale. Rozwijamy się, lecimy dalej po tysiaka. Na 1000 subskrypcji będę rozdawał wam jakieś ciekawe streamki, a ja was jeszcze zapraszam do wchodzenia na live'y, bo co jakiś czas na kanale wieczorami, wieczornymi porami będą live'y na tym kanale. I już było parę live'ów, także osoby z live'ów też serdecznie pozdrawiam i dziękuję, że wpadacie. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, siema.